Zaczynamy od sportów rakietowych. Za nami kolejne zmagania badmintonistów. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w kategoriach młodzików, juniorów, seniorów i seniorów starszych. Wśród młodzików do 14 lat najlepsi byli Martyna Taterek i Maciej Wójcik. W zmaganiach juniorów od 15 do 19 lat wygrywali Agnieszka Skowron i Norbert Kałwiński. W seniorach najlepsi byli Monika Krzykwa i Robert Figiel, a w seniorach starszych plus 35 zwyciężali także Krzykwa i Figiel. Kolejne zawody już 14 października. Znamy już rozstrzygnięcia wśród miłośników squasha. Na kortach Vasta La Vista turniej wygrał Roman Kozłowski, drugie miejsce zajął Wojciech Zakręta, a trzeci był Kuba Trojanowicz. W ogólnej klasyfikacji mistrzem otwartych mistrzostw Wrocławia został trzeci w ostatnich zawodach, ale najlepszy w całym cyklu Kuba Trojanowicz. Za nami także trzeci etap biegów na orientację w ramach OMW. Tym razem biegacze musieli najlepiej zorientować się w Parku Grabiszyńskim. Nie zabrakło już najmłodszych miłośników tej dyscypliny. Do 10 lat najlepsi byli Hanna Szczygieł i Wiktor Kociuba. Do 11 Anna Banasiak i Ziemek Wójcik. Do 12 Agata Maciejewska i Adrian Skurak. Do 14 lat Hanna Sudał i Mikołaj Plezia. W kategorii do 18 lat najlepsi byli Aleksandra Ciura oraz Krzysztof Kraszewski. Do 21 Anna Kurzyb i Tomasz Bernaś, do 35 Krystyna Janiczek i Romuald Wysocki, a wśród zawodników starszych rodzynek, czyli Krzysztof Ciura. Następny, już finałowy etap 14 października w Parku Złotnickim. Emocje także na szachownicach, bo oglądaliśmy kolejne zmagania seniorów w szachach szybkich. Komplet zwycięstw zaliczył Łukasz Szczepaniak, który wyprzedził m.in. równie świetnych tego dnia Piotra Marko i Radosława Dytmana. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Szczepaniak, ale gonią go Michał Łabuda i Aleksander Janowski. Na koniec Smocze Łodzie. Do ostatnich zawodów zgłosiły się cztery ekipy, dlatego rozegrano zawody na zasadzie każdy z każdym. Najlepsza była osada Klecińskiego Towarzystwa Wioślarskiego KTW, która wyprzedziła kolejno Trans EU, Fundację Wrocławskich Hospicjum dla Dzieci oraz Przyjaciół Smoka. Pierwsza trójka tych zawodów to także zwycięzcy klasyfikacji generalnej. Puchar wędruje więc do osady KTW. Kolejna kronika otwartych mistrzostw Wrocławia już 11 października. W niej relacje m.in. z zawodów w tenisa stołowego, a także z kolejnych zawodów w szachach szybkich.